Mogę z drugiej? Dobrze. Ole Koźlek, ze mną jest Japczan. Cześć, siemanko, witam wszystkich. Jak po konferencji, jakie ty masz odczucia co do swojego przeciwnika? No, dużo jakichś otwartych tematów w ogóle się pojawiło i trzeba je teraz będzie, no ten roast będzie i trzeba będzie to wszystko obgadać. Myślisz, że on na tym roście cię przeprosi? Mam nadzieję, bo należy mi się. A co, jak tego nie zrobię? To samo, wpierdol w oktagonie. Także to aż tyle nie zmienia, no bo czy mnie przeprosi, czy mnie przeprosi, no to tego już nie uniknie. A właśnie jak widzisz swoje szanse? Bo ty jesteś większy, cięższy. 100%. Tak? Jak pytałam się twojego przeciwnika, on twierdzi, że jest od ciebie we wszystkim lepszy. Jak ty to widzisz? Nie widzę tego akurat. Nie widzę tego, że jest we wszystkim lepszy. A jak wyglądają twoje treningi? Trenuję sobie, coś tam się ruszam. Trochę sobie biegam, trochę sobie jeżdżę na tym erbaku. A od kiedy trenujesz? No ja już trochę miałem dwie walki, to też trochę trenowałem, ale teraz o konkretnie... Do tej walki stricte, jak się przygotowujesz? Wiesz co, ja miałem wystąpić na High League'u, na tym turnieju, więc ja tam miałem niezły obóz 3-miesięczny taki, byłem w sztosie. A teraz od kiedy trenuję? No nie wiem, no już chodzę jakiś czas, ciężko mi stwierdzić. Nawet nie wiem, jaki, który jest dzisiaj dzień tygodnia. Znaczy nie, dzień tygodnia poniedziałek, ale który jest dzisiaj, nie mam pojęcia, trochę trenuję. A jak chodzi o Lizaka, bo wy mieliście się właśnie tam zestawić na tym turnieju i mówiłeś, że chyba byś nie podjął się z nim tych rękaw, więc się obawiałeś się, że on jest mniejszy, szybszy, a teraz myślisz, że byłaby szansa na taki pojedynek? Z Lizakiem? O kurwa, czekaj. Dobra, jak najmam wziął, to ja też. Tak, ale chciałbym się do Lizaka bardzo mocno przygotować kondycyjnie, nie? A powiedz mi, twój przeciwnik powiedział, że najbardziej ma żal w sumie do Popo. Ty też masz do niego żal? Ja mam to w chuju, niech se płaczą, kurwa, dajcie spokój, to jest internet, tu się nie popłaci. Ja chcę tylko, żeby kurwa, wiesz, zostałem oczerniony i chcę, żeby to zostało sprostowane. Tyle mnie interesuje i dalej, wiesz, wypierdalam robić swoje. Czyli jakby nie oczekujesz już od reszty tej swojej byłej ekipy przeprosin? Nie, niczego nie oczekuję od niczego, oczekuję tylko sprostowania filmiku. Chuj nawet z tymi przeprosinami, niech to sprostuje i powie prawdę, a nie wiesz, tyle. Okej, a co do Ksajo, oglądasz jego pojedynki? Oczywiście, że tak, no wiesz, to zawsze przeżywam, oglądam i czy nam kontakt wygasł, czy jest trochę słabszy, no ale no wiesz, no oglądam i mu kibicuję. I jak oceniasz jego umiejętności? Bo w sumie bardzo dobrze mu idzie, ma same wygrane. Zajebiście mu idzie. Bardzo dobrze mu idzie. Idziesz w jego ślady? Nie. Inny masz plan? Nie, no ja wiesz, będę trenował, będę walczył i... Ale aż tak nie chcę mocno się rozwijać sportowo. A jesteś w federacji podpisany na więcej walk, czy na razie tylko ta jest w kontrakcie twoim? Zobaczymy. Nie wiem, czy można mówić takie rzeczy, wiesz, no po prostu, wiecie. Niektórzy mówią, niekoniecznie. Ale to nie jest w ogóle ważne tak naprawdę, bo czy ja jestem podpisany na jedną, czy na dwie, no to jedyne, czy mogę zmienić federację, możecie się dowiedzieć, bo jeżeli będzie drugie zestawienie, no to i tak jest to do gadania, a jeżeli ja nie będę chciał drugiej walki, to kontrakty ci nie zmuszą, żebyś wystąpić w drugiej walce, nie? Tylko po prostu nie możesz gdzie indziej wystąpić, więc to... A ty planujesz zmienić federację w takim razie? Nie. Na razie jest w porządku. Jasne. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci. Do widzenia.